Moje przemyślenia są takie, że to tak pięknie określił profesor Zbigniew Brzeziński, który powiedział, jak nie wiesz, jak się zachować, zachowaj się po prostu przyzwoicie. Oczywiście słowo przyzwoitość ma subiektywne znaczenie dla każdego z nas. W tej konkretnej sytuacji, zastanawiając się, czy głosować przeciwko uchwale, bo przyzwoitość wobec ciebie, Krzysztof, mówi, no nie rób tego, jest to twój kolega z tej sali plenarnej. Ale też przyzwoitość większego formatu mówi do mnie, we mnie, mówi w ten sposób, że no tak, ale jednak doszło do jakiejś sytuacji i one nie ulegają subiektywnym ocenom, bo do naruszeń prawa doszło. I o ile przy poprzednim projekcie sprzed ubiegłego roku wstrzymałam się od głosu, bo nie było jednoznacznie stwierdzony fakt naruszenia przepisów, tylko ta kwestia była pozostawiona naszej ocenie. O tyle w tym przypadku ja nie mam dylematu, czy doszło do naruszenia przepisów, czy też nie doszło. I przechodząc do tej przyzwoitości, w tym bardziej globalnym czy uniwersalnym rozumieniu, nie moim subiektywnym, sobie myślę tak, no jeśli będziesz przeciwko tej uchwale, znaczy wchodzisz w system kolesiostwa, w system niezabierania głosu, system braku odwagi cywilnej, by coś powiedzieć tak jak czujesz, jak rozumiesz. I dlatego powiem wprost, ja będę za tą uchwałą. Przy tych wszelkich dylematach, przy tych wszelkich rozumowaniu moim wielowątkowym, będę za tą uchwałą w myśl tego, że psychologicznie rzecz biorąc, każdy z nas ma katalog wartości i psychologicznie rzecz biorąc, zawsze dla ochrony wyższej wartości poświęcamy wartość niższego rzędu. W mojej drabinie wartości kwestia tej odwagi cywilnej, przestrzegania prawa i spojrzenia w oczy tak wprost, bo mam taki pogląd i obrony tego poglądu jest wartością wyższego rzędu, aniżeli ta wartość bycia lojalnym wobec każdego, z kim mam do czynienia. To moje subiektywne przemyślenia. Dziękuję bardzo.